Witam wszystkich bardzo się kolejnym na kanale, tym razem trochę specjalnie w moim pokoju. Trochę zmęczony, ale jest druga w nocy. Wróciłem się z Francji, z wyjazdu całego i film z wyjazdu będzie w środę, ale powiedziałem sobie, kurczę, no musi być film, bo też jutro jedę na chałupy, więc no, mam tylko dzisiaj ciszą noc, żeby nagrać film i dać mojemu najlepszemu edytorowi, czyli mojemu kuzynowi, żeby zrobić film na poniedziałek, więc no. Jak będę trochę mówił głupoty, to przepraszam, ale lekko zmęczony jestem, ale nie mam problemu, cię mam je na tapetę. Jedno z fajniejszych par, które wychodziły w ubiegłych latach, są to Jordany, jedynki, Shutter Backboard. Tym razem trzecia kolorystyka, czyli 3.0. One wychodzi w 2019 roku, jeżeli się nie mylę. To było tuż, albo to było tego samego dnia, co High Market for Ladies, coś takiego to było. Kolorystyka jest ciekawa, skóra jest taka świecąca, nie jest lakierowana. Taka rozwoskowana skóra, jeżeli się nie mylę. Dużo osób robiło fajne customy na nich, że tam wymatowiało tą skórę, tu macie szwotki. Jak dla mnie, tego numeru spoko. Pamiętam mock-upy tych butów i te mock-upy były wiele lepsze, ale myślę, że end result jest najgorszy. Taka bredowa kolorystyka, że macie ten sam kolor toe boxa co innych, plus macie czarny. Mi się osobiście podoba, kiedy one wychodziły. Nie podobało mi się, ale powiedziałem sobie, kurczę, fajny but i jestem zadowolony, że trzymam je na DS-ie, ale szukam pary używane dla siebie na nogi jeszcze. Zanim powiem o historii tej kolorystyki, chciałem pokrótce pokazać detale. Podeszwa takie Age of White, mega spoko. Następnie mamy panel boczny czarny, służ pomarańczowy, tak samo jak Tobox. Dodatkowo mamy sznury pomarańczowe. Wkładce Nike też pomarańczowy. I taki basicowy jedynki, prawda? Historia jest miarę fajna. Pierwsza kolorystyka wyszła w 2015 roku. SBB 1.0, czyli taki najbardziej ikoniczny but, można powiedzieć. Jeden najbardziej ikoniczny, jedyny, które wyszły. Jakościowo są najlepsze. Każdy porównuje jakość właśnie SBB do innych, więc to jest fajne. Następnie w 16 roku wyszły 2.0, też bardzo fajne. No i w 19 zrobili nowy taki ala remaster mix 3.0. I jeżeli się nie mylę, dzisiaj był Early Access na takie Electric Green, czyli podobny do SBB. Tu macie fotki i oczywiście dostępne są na zamówienie, jak i te i inne wspomniane wcześniej. Dajcie mi znać, co generalnie sądzicie, czy w ogóle lubicie pomarańczowe buty. Dla mnie pomarańczowe buty to są moje ulubione, pomarańczowe jest mój ulubiony kolor, więc takie buty bardzo kozacki. Ani dużo butów pomarańczowe, na przykład wilony były pomarańczowe, więc też fajna sprawa. Powiedzcie mi, co sądzicie. Wpadajcie na moje social media, na mojej stronie internetowej, gdzie sprzedaję buty, a jeżeli nie widzicie butów ze strony, to napiszcie mi na Insta, tam okaże na zamówienie. Zobaczcie, że taki mały film wam się podobał, może troszkę chaotyczny, ale jestem lekko zmęczony, ale filmik musi być. A w środę takie filmik specjalne, jakieś wyjazdy czy coś, więc w tą środę też będzie film z Paryża, tam pokazuję fajne parki i to też co kupiłem, więc naprawdę wyczekujcie na to. Więc trzymajcie się, miłej nocy, na razie. George, I hop in the Porsche, a 5 and a horse. I'm ready for war, I'm coming for throws. To turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get. Is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence. Then let them in, talk up their body. Another one body that's